Jakiś czas temu byłam na 3-dniowej wycieczce rowerowej. Chciałabym pokazać, co zebrałam ze sobą, między innymi po to, żeby ograniczyć ilość odpadów. Pakuję się raczej w sposób minimalistyczny, bo nie chce mi się nigdy dźwigać bardzo ciężkich bagaży. W trakcie filmiku pokażę parę kadrów z wycieczki. Było naprawdę pięknie. No to przejdźmy do rzeczy. Materiałowy worek na pieczywo. Torba pierwsza, torba druga, bidon na wodę. Własna butelka jest bardzo ważna. W ciągu jednej minuty na całym świecie kupujemy około 1 milion plastikowych butelek. W 2016 roku na świecie sprzedano ponad 480 miliardów plastikowych butelek. Ułożone obok siebie osiągnęłyby połowę długości od Ziemi do Słońca. Zestaw składanek lekkich przenośnych sztućców. Bardzo przydatne. Dwa pojemniki, do których przygotowałam jedzenie. W jednym znalazły się kulki mocy, w drugim kanapki. Na drogę. Pasta do zębów w aluminiowej tubce. Szczoteczka do zębów. Nic dentystyczna, wielofunkcyjne mydło. Antyperspirant. Masło shea. Grzebień. Szampon w kostce. Puder bambusowy. Żel do kresek. Pędzelek do kresek. Lusterko. Wszystko to ląduje w podręcznej kosmetyczce. Mam ją już od bardzo dawna i nie zamierzam jej wymieniać, bo nadal mi służy. To jedna z zasad Zero Waste. Użyj to, co masz. Ręcznik z mikrofibry. Filtr pierwszy, filtr drugi, ręcznik do wymiany, ponieważ w czasie prania gubi mikroplastikowe włókna. Link do filmiku o mikrowłóknach na dole. Kurtka przeciwdeszczowa, bluzka z długim, bluzka z krótkim, druga bluzka z krótkim. Wielofunkcyjna chustka Buff, bluzka na ramionczkach do spania, leginsy, spodenki do spania, bielizna. Buty, oczywiście. Spodnie, bielizna, koszulka z krótkim. Powerbank, ładowarka do telefonu, ładowarka do aparatu, słuchawki i oczywiście telefon. Coś bez czego nie widzę, czyli soczewki i płyn do soczewek. Przelane oczywiście z większego opakowania. Coś dla zdrowia psychicznego, mata do jogi. Kubeczek menstruacyjny, monetnik, portfel i apteczka. Papier toaletowy, notatnik, okulary przeciwsłoneczne. Duża, nieprzemakalna sakwa i mały plecak. Cały myk polega na tym, że ważniejsze rzeczy pakuję w mały plecak, całą resztę w sakwę. Mały plecak kładam na wierzch sakwy i gdy zatrzymujemy się w miastach lub miasteczkach, wyjmuję ze sobą mały plecak z najważniejszymi rzeczami, a sakwą się nie przejmuję. Polecam. Do małego plecaka chowam najbardziej wartościowe i potrzebne rzeczy, czyli portfel, szczoteczkę i pasta do zębów, bo zęby trzeba myć po każdym posiłku, notatnik, żeby w każdej chwili móc zapisać swoje złote myśli i całą elektronikę. A, i torby na zakupy. Torby są bardzo ważne. Jak widać, wszystko idealnie się mieści. W sakwie na samym dnie lądują ciężkie rzeczy. Pojemniki z jedzeniem, którego jeszcze nie ma. I bidon z wodą, żeby ograniczyć śmieci. Jak widać, jest jeszcze miejsce na mały plecak. Tak naprawdę, jeżeli nie byłaby to wycieczka rowerowa, a lecielibyśmy samolotem bądź jechali samochodem, mój bagaż nie różniłby się oprócz faktu, że zamiast sakwy zabrałabym ze sobą plecak. To już wszystko. Dziękuję za oglądanie i poświęcony czas. Mam nadzieję, że ktoś się zainspirował i że widoki się podobały. Do następnego!